Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. No siemanko, siemanko. Chciałbym was tu powitać na moim tu ranchu. Właśnie byłem zrobić sobie kupę, bo mnie pojęli, tak coś popierdoliło. Wiecie, o co chodzi, nie? Chodźcie, przejście tu po moich tutaj bezkresnych równinach. Jak widzicie, tam mamy kontener. Będziemy to rozbudowywać i będzie zajebiście. Będziemy tam robić grube imprezy. No ale to z czasem. Tu mamy palenisko po prawej stronie z cegieł. Myślę, że za szybko się to nie rozleci. Jak widzicie, okolica jest bardzo przepiękna. Majestatyczna, widać góry. Przed nami Białowiec. Teraz kamera się obróciła, więc widzimy chuja. Ale będziemy za chwilę coś widzieć. Także śledźcie, śledźcie. Na czym oczom okazuje się szopa, która powstała tu na początku. Jest to taka melina, gdzie jest też łóżko i można przenocować w troszeczkę bardziej ekstremalnych warunkach. Dochodzimy na, powiedzmy, taką strefę rekreacyjną na tym pięknym padole. Mamy też miejsce na ognisko, mamy mauzera, mamy ławeczkę, huśtawkę. Niczego więcej trzeba. Cisza, spokój, ptaszki ćwierkają, widok jest. Także zapraszam do kontaktu. Ktoś chce przenocować, ciszy, spokoju, dojechać w miarę samochodem, być sam, pośrodku drzew, chce zorganizować jakąś imprezę, też zapraszam do kontaktu. Ogólnie jestem otwarty na wszelkie propozycje, co by tą działkę wykorzystać.